świecie polskiego wrestlingu. Witamy Was bardzo serdecznie w takiej nowości na naszym kanale, na kanale Istoty w Wrestlingu. Jedziemy tutaj bardzo powoli na galę Underground 21 Polskiej Federacji Prime Time Wrestling, PTW. Jak widzicie, przemierzamy polską wieś, aby znaleźć się w Kozłowie, wokół którego narosło wiele kontrowersji i sprzecznych opinii. I trochę stąd ten nasz filmik. Chcielibyśmy pokazać Wam, jak to wyglądało, jak dojechać na tą galę, jakie były wrażenia. I więcej na ten temat możecie posłuchać w naszym live'ie Wrażenia z gali, który opublikowaliśmy i zrobiliśmy wraz z Blaze'em i Websonem. Tymczasem taki krótki skrót, w którym też będziemy pokazywać, jak wyglądała sama hala i jej okolice. Dworek pod Platanem to jest nowa miejscówka PTW, w której będzie odbywał się obóz letni, treningi, no i gale Underground. Miłego oglądania. Tutaj widać halę z zewnątrz oraz restaurację, w której można było zjeść, napić się i kupić również piwo. Czekaj, jakie są jeszcze podcasty, żeby wzywać? Tutaj fani w wrestlingu piją... Shibata! Bo... Przyjaciele wrestlingu. Jak dojechaliście tutaj w ogóle? Z Przemkiem. Ja dojechałem autobusem i na pieszo całą drogę tutaj. My transportem PTW, polecam. A wcześniej od 7 pociągiem aż do tego, do jakoś 14, do 16 czekałem na samochód od PTW i już pojechałem z tymi panami. Dobrze. Skąd przyjechaliście? Z Krakowa? Jelenia Góra. Jelenia Góra. Kraków. No dobra, czyli dało się dojechać. Dało. Dało się. Dało. Dobrze, dla chcącego nic trudnego. Dało się trudniejsze niż... Polowali na czarno i tam jeszcze było takie plakaty. Podno? Ale to robili na własny koszt, tak? Oni. Dziękuję.
Thank you.
i przeprosić absolutnie nikogo! Tutaj już wracamy do domu. Droga przed nami długa. Gala się nieco opóźniła poprzez przerwę wywołaną awarią prądu. Dajcie znać, czy Wam się taki materiał podobał, czy robić je dalej. Wchodźcie na naszego Instagrama, piszcie komentarze, dawajcie subskrypcje.
Dzięki.